Julio Alonso podpisze kontrakt z Legią Warszawa, informują hiszpańskie media, aupaalba.es. Zawodnik z rocznika 1998 rok, grający w Albacete, La Liga 2, mógłby zastąpić Filipa Mladenowicza, który jest blisko transferu do Panathinaikosu. Zanim jednak opowiem Wam tę wiadomość, jeśli jesteście prawdziwymi fanami Legii Warszawa, zasubskrybujcie kanał już teraz, aby otrzymywać wszystkie aktualności dotyczące największej drużyny w Polsce. Alonso ma 24 lata, reprezentuje Albacete, La Liga 2, od połowy 2021 roku. W sezonie 2022 i 2023 roku zagrał 39 meczów, miał 3 asysty. W obecnej drużynie występuje na lewej obronie, w kontekście Legii byłby rozpatrywany na wahadle. Kontrakt Hiszpana wygasa 30 czerwca. Teraz chciałbym poznać Waszą opinię, czy zawodnik Julio Alonso byłby dobrym nabytkiem dla legioniści. Zostawcie swoją opinię w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie.